Witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy z wizytą u znanego hodowcy w Złotowie, u Andrzeja Prankę. Andrzej, co słychać w hodowli? Witam wszystkich. Dobrze, dobrze. Pogoda co prawda nas w tym roku nie rozpieszcza. Mrozy są dosyć silne. Ja mniej więcej kilka dni temu już swoje gołębie rozpłodowe sparowałem. Chociażby dlatego, że po raz pierwszy próbuję chować gołębie młode, powiedzmy w zimie, dlatego, że dużo daję gołębi na wspólne gołębniki. W tym roku planuję przynajmniej obsadzić w czterech gołębnikach. Podzieli się z nami w jakich gołębnikach? Znaczy na pewno rogowo, bo już tam są gołębie zgłoszone, na pewno wspólny gołębnik Mazowsze, tam też są gołębie zgłoszone. No i zastanawiam się jeszcze nad dwoma miejscami, także są jeszcze wolne miejsca, także podejrzewam, że jeszcze dodatkowo się połakomię na te wspólne gołębniki. No frajda jest niesamowita, w zeszłym roku całkiem fajnie mi poleciały te gołębie na wspólnych gołębnikach, szczególnie w Rogowie. Tam miałem dwa gołębie w pierwszej 25 i 19, także sukces dla mnie to też był wielki. Chociaż tak nie jestem aż tak bardzo doświadczony hodowcą, dlatego że praktycznie hodowlę prowadzę od 2006 roku, także czuję, że jeszcze to wszystko jest trochę przede mną. W zeszłym roku też dawałem na lot taki lot gołębi młodych 590 km. Miałem do mnie Nowa Sól to organizowała, to był lot Minden. Tam gołębie moje też całkiem nieźle poleciały. Dawałem 5 gołębi, 4 były w konkursie, także całkiem fajnie. Także myślę, że przyszły sezon będzie jeszcze ciekawszy, aniżeli był ten dotychczas. Super. Andrzej, też chciałem Cię zapytać, bo wiem, że od lat stosujesz dużo probiotyków i preparatów prebiotycznych. Co możesz nam powiedzieć o ich wpływie, o swoich doświadczeniach na zdrowie gołębi? Znaczy, ja uważam, że jest to bardzo ważne i dla mnie to zawsze było taką jak gdyby podstawą, bo kiedyś jak tych rzeczy nawet było mniej na początku, to tam dużo się podawało, jakieś serwatki, maślanki, takich rzeczy, także uważam, że to jest jak najbardziej wskazane w swojej hodowli. To stosuję od lat, nie stosuję jednego środku, stosuję kilka środków i wydaje mi się, że efekt jest tego taki naprawdę bardzo duży. No dlatego nie bez celu tutaj dzisiaj Cię odwiedziliśmy, bo wiemy i znamy Twoje doświadczenia. Wiem, że zdzwoniłeś i chcesz zastosować nowe środki, tak? Tak, tak. Chcę spróbować ten Energio Pro Biowet. Zobaczymy, wezmę go do testowania i przetestujemy. Także mam dużo dobrego, słyszałem o tym i mam nadzieję, że u mnie ten środek też się sprawdzi i mam jakieś oczekiwania wobec tego i myślę, że będę zadowolony, ale to już zobaczymy w jakimś czasie. Zakupiłem też Probiowet Max. Mhm. Zobaczymy, jak ten środek się będzie spisywał, także na efekty pewno długo nie będzie trzeba czekać. Zobaczymy, jak to będzie. Także. Czyli trzymamy Cię za słowo, podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, tak? Tak, jak najbardziej. Super. Dziękuję w takim razie i do zobaczenia niebawem. Teraz mamy koniec stycznia, także myślę, że w lutym na pewno się spotkamy i porozmawiamy. Dobrze. Dziękuję serdecznie. Zapraszam.